Mamy 30 zawodników, w tym roku też podczas tych zawodów rozszerzyliśmy formułę o osoby dorosłe, bo zazwyczaj było to dzieci i młodzież, natomiast no, mieliśmy głosy ze strony wędkarzy, którzy już powiedzmy no, swoje lata mają, więc no, też stwierdziliśmy, że jak najbardziej zapraszamy. No tak jak widać za mną już zawodnicy ruszyli, już są pierwsze ryby złowione. No i będziemy tak naprawdę do godziny 12:30 będziemy łowić, potem mierzenie, ważenie, liczenie i zobaczymy komu tak naprawdę poszczęści się i złapie te ryby. Też zrobiliśmy teraz po raz pierwszy tak, że wyznaczyliśmy stanowiska, było losowanie, więc każdy dzisiaj łowi w miejscu, które wylosował, więc jeżeli kolega obok na stanowisku będzie co chwila wyciągał rybę, a tutaj nic nie będzie szło, to jest po prostu tak, los tak chciał, więc na tej zasadzie to zrobiliśmy. Natomiast tutaj akurat to jest takie też specyficzne łowisko, gdzie rzeczywiście te ryby, które byśmy chcieli złowić, to tutaj akurat na tą czwartą rano się nie trzeba zasadzać. Zresztą tutaj też osoby trochę podnęciły sobie, pomagają z tym w tych kwestiach związanych ze złapaniem tej ryby. Tak naprawdę no, wydaje mi się, że no, fajna zabawa, fajna pogoda, to się wstrzeliśmy, bo też taki strach był, że ten orkan gdzieś tam bokiem przechodzący, te burze przelotne, natomiast no, chyba mi się wydaje, jakieś okienko pogodowe się wstrzeliliśmy, więc wszystko mi się wydaje będzie na dobrej drodze. No i na końcu przewidujemy dla uczestników tych zawodów poczęstunek tutaj. Każdy będzie mógł sobie zjeść ciepły posiłek po tych zmaganiach wędkarskich. Mamy jak zawsze przygotowane nagrody, zresztą akurat z racji tego, że jesteśmy tutaj na strefie aktywnego wypoczynku, to te nagrody też ufundowała Rada Osiedla Kopernika Winniczna. Tutaj jesteśmy akurat na tym terenie. No i nagrody mamy praktycznie za pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii, plus każdy z uczestników dostanie od nas jakiś wędkarski upominek.